rozporządzenie, które daje taką możliwość, żeby można było otworzyć ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Taka możliwość jest w tej chwili do otwarcia. Co prawda mamy problemy z rokowo, ale już z panem starostą rozmawiałam i pan starosta zapewnił, że będziemy mogli wynajmować od starostwa te pomieszczenia. Jest to ośrodek, który jest na potrzeby dzieci i młodzieży i rodzin. We wczesnym okresie daje to możliwość wykrycia zaburzeń psychicznych, żeby uniknąć później dalszych problemów w dalszym rozwoju dzieci. Poradnia będzie zajmowała się też opieką w środowiskach, w szkołach, w przedszkolach i w podstawowych, i w szkołach średnich. Szpital posiada taką kadrę. Jest już w połowie lutego ogłoszenie takie, że będzie konkurs, będzie ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia i do tego na ten cel będzie przeznaczone przeważnie około 500 tysięcy ryczałtu. W ramach tego ryczałtu oczywiście będziemy musieli wykonać odpowiednią ilość usług dla dzieci i młodzieży, ale myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tu nie potrzeba zatrudniać lekarzy. Będą potrzebni przede wszystkim terapeuci, będą potrzebni psychologowie. Tak jak mówię, przeanalizowałam to, co w tej chwili posiadamy w zasobach. Część będzie musiała uzupełnić swoje kwalifikacje, ale daje to możliwość rozwoju też dla szpitala i dodatkowych środków. W związku z tym proszę Wysoką Radę o możliwość prowadzenia do statutu szpitala ogólnego w Konie, ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Bardzo duże kolejki są do poradni i uważamy, że to jest naprawdę bardzo dobry i trafiony pomysł. Także jesteśmy jak najbardziej za otwarciem tego ośrodka. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to jest nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. Żeby pani dyrektor doprecyzowała, czy takich specjalistów nie trzeba będzie w tej poradni zatrudniać, bo jeżeli trzeba by było, to na pewno by było pewnie kłopoty, by były. Wiem, że niektóre szpitale psychiatryczne w naszym województwie chyba nie ma połowy dla dzieci. Są. Tak? Natomiast w tym przypadku radny nie ma konieczności zatrudniania w ogóle lekarza. Tu wchodzą tylko psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. To jest oparte tylko na terapii, na psychologach. Absolutnie nie ma tutaj konieczności, bo my wchodzimy w pierwszy stopień referencyjny. W drugim stopniu oczywiście trzeba, ale na poziomie powiatów wymagany jest ośrodek pierwszy stopień referencyjny, więc tu nie ma konieczności zatrudnienia psychiatry, lekarzy. Proszę bardzo. Chciałam dopytać, z ilu osób kadra będzie się składała? Z wymogu wynika to, że powinno być 4 osoby. Czas pracy myślę, że do 2 etatów będziemy starali się ograniczyć, żeby to było 2 etaty. Oczywiście z tych 4 specjalistów już wstępne rozmowy prowadziłam i myślę, że to się uda tak to zorganizować, żeby to było sprawne przede wszystkim i z pożytkiem dla dzieci i młodzieży, bo to o to chodzi.